bieżącym odcinku opowiemy sobie o rodzajach sił. Siła to pewien rodzaj oddziaływania. Najstarsze oddziaływanie, które zostało rozpoznane, to jest oddziaływanie grawitacyjne. Potem pojawiły się inne w miarę upływu czasu i w miarę tego, jak człowiek poznawał wszechświat. Ale zanim powiemy sobie o tych oddziaływaniach, to powiedzmy sobie, że na dzień dzisiejszy uważa się, że oddziaływania pomiędzy cząstkami mają taki charakter, czy też można przybliżyć takim modelem, kiedy dwie osoby grają w piłkę. Nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu, niemniej jednak wiemy dobrze, że oddziaływanie tej drugiej osoby wtedy, kiedy łapiemy piłkę rzuconą przez nią, może być bardzo intensywne, prawda? I wprowadza się pojęcie nośnika oddziaływania i w przypadku, kiedy rzucamy piłkę, nośnikiem oddziaływania jest piłka. Uważa się, że dla każdego oddziaływania, a podstawowych oddziaływań w tej chwili przyjęto, że jest 4, dla każdego oddziaływania występuje taki nośnik oddziaływania. Pierwsze oddziaływanie, właśnie to, o którym wspominałam wcześniej, najstarsze, to jest oddziaływanie grawitacyjne. I dla oddziaływania grawitacyjnego wprowadza się pojęcie grawitonu. To grawiton odgrywa rolę piłki, która jest nośnikiem oddziaływania. Jest to obiekt, który jest obiektem wirtualnym, nierzeczywistym. Niemniej jednak oddziaływanie jest jak najbardziej rzeczywiste. Na dzień dzisiejszy przy grawitonie należałoby postawić znak zapytania, bo jedynie przez fakt, że wszystkie oddziaływania, pozostałe oddziaływania zachowują się podobnie i występuje nośnik oddziaływania w każdym przypadku, to również dla grawitacji wprowadzono pojęcie nośnika oddziaływania, nazwano go grawiton, ale do tej pory nie potwierdzono istnienia grawitonu, jakkolwiek prowadzone są na całym świecie intensywne badania w poszukiwaniu tego nośnika. Oddziaływanie grawitacyjne jest oddziaływaniem długozasięgowym, dlatego że nawet wtedy, kiedy cząstki są w bardzo dużej odległości od siebie, to oddziaływanie występuje. Jak na przykład w sytuacji, kiedy mamy oddziaływanie planety i Słońca, czy też wszystkich obiektów kosmicznych. Drugi typ oddziaływania to jest oddziaływanie elektromagnetyczne. Jest to oddziaływanie w porównaniu do oddziaływania grawitacyjnego dużo, dużo silniejsze. Jeśli weźmiemy pod uwagę dwa elektrony i będziemy analizować oddziaływanie elektrostatyczne, policzymy siłę oddziaływania elektrostatycznego i policzymy siłę oddziaływania grawitacyjnego między dwoma elektronami, porównamy ze sobą te dwie siły, to siła oddziaływania grawitacyjnego będzie około 40 rzędów mniejsza, aniżeli siła oddziaływania elektrostatycznego. A więc to oddziaływanie elektromagnetyczne jest dużo, dużo silniejsze, aniżeli oddziaływanie grawitacyjne. Oddziaływanie elektromagnetyczne jest odpowiedzialne za wszystkie zjawiska związane z polem elektrycznym i polem magnetycznym. O pojęciu czy o koncepcji pola powiemy sobie za chwilkę. Kolejne oddziaływanie to jest oddziaływanie słabe. To oddziaływanie jest odpowiedzialne między innymi za rozpad beta plus i beta minus. To jest rozpad, który ma miejsce w obrębie jądra atomowego. Zamiana protonu składnika jądra atomowego w neutron albo odwrotnie neutronu w proton, jak to, co zostało tutaj przedstawione, neutron zamieniając się w proton, powoduje emisję cząstki beta minus. Beta minus to jest po prostu elektron i jeszcze jednej cząstki. Ta trzecia cząstka nazywa się antyneutrino elektronowe i to antyneutrino elektronowe jest antycząstką do neutrina. W kursie fizyki 2 jest mowa o wszystkich cząstkach elementarnych i o oddziaływaniach fundamentalnych jest dużo więcej powiedziane. Ja tutaj wspominam tylko i wyłącznie z tego powodu, że mówimy o różnych rodzajach sił, a siła to jest przejaw właśnie oddziaływania. Kolejne oddziaływanie to jest oddziaływanie silne. To jest oddziaływanie, które
ma miejsce pomiędzy elementarnymi cząstkami wchodzącymi w skład jądra atomowego, a dokładniej w skład neutronu i protonu. Na przykład proton składa się z dwóch kwarków up i jeden kwark nazywany down. I te kwarki między sobą oddziałują w ten sposób, że właśnie to oddziaływanie jest bardzo silne i jest to oddziaływanie krótkozasięgowe. I teraz jeśli wrócimy właśnie do nazw nośników oddziaływania, to jak powiedziałam, dla oddziaływania grawitacyjnego to jest grawiton, dla oddziaływania elektromagnetycznego możemy się domyślać, że oddziaływanie elektromagnetyczne to też światło, a jeśli światło, no to nośnikiem oddziaływania będzie foton. Dla oddziaływania słabego nośnikiem oddziaływania są cząstki, które nazywają się bozonami. I wreszcie dla oddziaływania silnego to są nośnikami oddziaływania są tak zwane gluony. Glu po angielsku to znaczy kleić, a więc takie cząstki, które występują w protonie, kwarki, są ze sobą razem złączone dzięki temu oddziaływaniu, dzięki temu nośnikowi, który się nazywa gluonem. Istnieje też taki podział, który wynika z obserwacji tego, co w otoczeniu mamy okazję doświadczać, a więc są to siły kontaktowe. Na przykład człowiek, który rzuca piłkę, albo ktoś, kto rozciąga sprężynę, albo ktoś, kto próbuje przesunąć jakiś ciężar po horyzontalnej powierzchni i przeszkadza mu siła, która pojawia się na styku, zwana siłą tarcia. Będziemy o tej sile mówić. Ale istnieją też takie siły, które występują, a nie widzimy bezpośredniego kontaktu i te siły nazywają się siłami bezkontaktowymi, jak na przykład siła grawitacji, o której już wcześniej wspominaliśmy, prawda? Jest to siła, która działa między cząstkami o określonej masie i jest to zawsze siła przyciągająca, działająca na prostej pomiędzy cząstkami. Koncepcje właśnie tego oddziaływania na odległość, czyli to oddziaływanie na odległość zostało nazwane polem. Ta koncepcja pola została zaproponowana przez Faradaya i bardzo dobrze się przyjęła. A więc jeśli występuje jakieś pole, to mówimy, że jeśli jest centrum, które wytwarza pewne pole, to w obszarze, w którym to pole występuje, na cząstkę, która zostanie w tym polu umieszczona, działa jakaś siła. Na przykład mówi się, że występuje pole grawitacyjne i jeśli cząstka o określonej masie znajdzie się w tym polu grawitacyjnym, to będzie na nią taka, a nie inna siła działała. Innym przykładem takiego oddziaływania z koncepcją, w której przyjmuje się pole, to jest właśnie pole elektrostatyczne na przykład. Tutaj są narysowane dwa ładunki, plus i minus. Wiemy, że one się przyciągają, prawda? Nie ma jak gdyby wyraźnej przyczyny, dla których miałyby się zbliżać do siebie, a jednak występuje pole. Tutaj schematycznie te linie sił pola elektrycznego zostały zaznaczone właśnie strzałkami. Zgodnie z tym, co wiemy na temat elektrostatyki, to te linie sił są zawsze skierowane od ładunku dodatniego do ładunku ujemnego. Inne pole, które również powszechnie występuje, to jest pole magnetyczne, które występuje w pobliżu magnesu. I tutaj mamy przedstawiony biegun północny magnesu, z drugiej strony biegun południowy, linie pola magnetycznego schematycznie zaznaczone, które zawsze zaczynają się tam, gdzie biegun północny, a kończą tam, gdzie biegun południowy. Jednakże należy pamiętać, że koncepcja siły bezkontaktowej jest nie zawsze rozróżnialna od koncepcji siły kontaktowej, bo na przykład siła tarcia
wydaje się, że jest siłą kontaktową, a jeśli się przyjrzeć temu, co się dzieje na poziomie cząsteczkowym, to okazuje się, że jest to oddziaływanie elektrostatyczne między cząsteczkami dwóch powierzchni, które przesuwają się względem siebie, a więc tak naprawdę jest to oddziaływanie bezkontaktowe. Czyli ten podział kontaktowe siły i bezkontaktowe nie jest dość dobrym podziałem, jest, można powiedzieć, takim pierwszym przybliżeniem. Wróćmy teraz do siły grawitacji. Osobny wykład zostanie poświęcony tylko oddziaływaniu grawitacyjnym, ale na razie powiedzmy sobie o tym oddziaływaniu grawitacyjnym ze względu na to, że chcemy wprowadzić pojęcia czy koncepcje różnych innych sił, a mianowicie między innymi ciężaru. Ciężar wiąże się właśnie z siłą grawitacji, a więc przypomnijmy sobie, co to jest siła grawitacji. Mamy dwie cząstki, które posiadają masy M1 i M2. I siła grawitacji to jest siła, która działa na cząstkę o masie M2 ze strony masy M1. Przy czym zakładamy wyjściowo, że odległość między M1 i M2 jest równa R1,2 i wektor, który określa położenie cząstki drugiej względem pierwszej, oznaczmy przez R1,2. Siła grawitacji, która będzie działała na cząstkę M2 ze strony cząstki M1, oznaczmy sobie ją przez F2,1 i jej wartość jest dana wzorem takim. Minus stała grawitacji razy iloczyn mas przez kwadrat odległości razy wersor, który pokazuje kierunek tego wektora R1,2 albo po prostu razy wektor R1,2, tak jak w tym przypadku. I teraz kierunek siły F2,1 jest przeciwny niż wektor R1,2, który sobie tutaj zaznaczyliśmy. Natomiast widać, że ta siła jest proporcjonalna do iloczynu mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości. Ze strony tej cząstki M2 na cząstkę M1 działa taka sama siła, tylko jej zwrot jest przeciwny, a więc te dwie siły stanowią parę akcja-reakcja. Z siłą grawitacji wiąże się ciężar ciała, które jest definiowany następująco. Ciężar ciała to jest masa ciała razy przyspieszenie ziemskie. Przy czym to przyspieszenie ziemskie, wartość tego przyspieszenia jest określona w miejscu, w którym znajduje się cząstka, czy dane ciało. I mamy tutaj przykład ciała, które znajduje się na równi i siła, ciężar to będzie siła, która będzie zwrócona w dół, czyli zakładając, że ciało, czy ta równia znajduje się na powierzchni Ziemi, to ciężar jest siłą, która jest skierowana do środka Ziemi. Jeśli mamy dowolną planetę o promieniu R i masie M, to ciężar ciała jest równy w przybliżeniu sile grawitacji działającej na to ciało ze strony planety i ten współczynnik G razy M przez R kwadrat, G stała grawitacji, M masa planety, R promień, to jest właśnie przyspieszenie ziemskie i na powierzchni Ziemi stała grawitacji ma określoną wartość. Masa Ziemi jest określona, promień Ziemi jest określony i one skutkują w wartości równej 9,81 metra na sekundę kwadrat, czyli to jest przyspieszenie ziemskie. A więc zawsze ciężar to będzie wektor, który będzie skierowany wzdłuż promienia Ziemi. Na powierzchni Ziemi to po prostu prostopadle do podłoża. Siła nacisku teraz. Siła nacisku to jest siła, z jaką ciało działa na podłoże i jest skierowana prostopadle do powierzchni styku. Ten rysunek już wcześniej na poprzednim wykładzie widzieliśmy, a więc siła, z jaką ręka działa na podłoże, to jest siła nacisku, siła F2,1. Siła, z jaką podłoże działa na rękę, to jest siła sprężystości, albo inaczej siła normalna i ona ma zwrot w drugą stronę. Są te siły związane właśnie ze sobą trzecią zasadą dynamiki Newtona, to jest para akcja-reakcja. Inny przykład siły nacisku. Mamy jakiś ciężar, który jest położony na podłożu i teraz jeśli rysujemy diagram sił dla ciężaru, to wtedy
dla tego ciała, które znajduje się na tym podłożu, to ciężar to jest wektor skierowany do dołu, a siła, z jaką podłoże reaguje na ten ciężar, to jest wektor N. Natomiast siła nacisku tego ciężaru na podłoże to jest siła F. W tym przypadku ta siła jest równa ciężarowi ciała. Siła reakcji podłoża, już wcześniej wspominaliśmy, to jest siła, która jest skierowana ze strony podłoża na ciało, czyli jeśli mamy jakieś ciało, które znajduje się na pewnym podłożu, to siła reakcji ze strony podłoża to jest siła skierowana do góry, ta siła W to jest ciężar. Siła reakcji podłoża jest zawsze skierowana prostopadle do podłoża bezpośrednio, do miejsca, do podłoża, czyli do powierzchni styku dwóch ciał. Czyli jeśli będziemy mieć ciało, które znajduje się na równi pochyłej, to ciężar oczywiście to będzie wektor skierowany do dołu, prostopadle do podstawy równi, natomiast siła reakcji podłoża to jest siła, która jest skierowana prostopadle do tego nachylenia równi, prawda? Czyli jest skierowana prostopadle do powierzchni styku między ciałem a równią, a nie prostopadle do podstawy równi. Tu akurat w tym przypadku jest tak, że wypadkowa siła jest różna od zera. Jeśli ta wypadkowa siła jest różna od zera, no to możemy się spodziewać, że ciało będzie się poruszać w dół równi z pewnym przyspieszeniem, zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona. Tutaj jest jeszcze raz analizowany przykład, który już wcześniej był analizowany, żeby podkreślić kierunek działających sił. A więc mamy jakieś ciało, które znajduje się na pewnym podłożu i ze strony podłoża na to ciało działa siła reakcji oznaczona przez N, natomiast ze strony Ziemi działa siła grawitacji, ciężar. Innymi słowy, jeśli to jest na powierzchni Ziemi, prawda? I to jest, po to ten rysunek narysowałam, żeby było łatwo zauważyć, że tutaj jest ten kierunek tej siły wzdłuż promienia Ziemi. Jeśli ciało jest nieruchome, to znaczy, że siły działające muszą się równoważyć zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona. No i w tym przypadku, jeśli to ciało pozostaje nieruchome, to znaczy, że wektor N musi być co do wartości równy wektorowi Fg. Zwroty sił oczywiście są przeciwne. Te dwie siły są przyłożone do tego samego ciała, dlatego wypadkowa ich jest równa zero, bo wypadkowa to jest suma tych dwóch sił o zwrocie przeciwnym. Siła naciągu. Siła naciągu pojawia się wtedy, kiedy mamy jakąś linę albo sznur, albo łańcuch i one są napięte. I ta siła to jest siła, która działa na ciało, jak na przykład na tym rysunku. Mamy ciężar, który jest podwieszony u sufitu i siła naciągu to będzie siła T. Jeśli ciężar się nie porusza, oczywiście, no to znowu te dwie siły muszą się równoważyć. Pomimo, że one są narysowane w różnych miejscach, to są to siły przyłożone do tego samego ciała. Oczywiście na linę ze strony ciała też działa siła, dokładnie jest to co do wartości równa sile naciągu, jeżeli ciało pozostaje bez ruchu. Bardzo często w dynamice rozwiązujemy różne zagadnienia, korzystając właśnie z takich układów, które są układami równoważnymi i diagramy sił możemy równoważyć diagramy sił rysować i pisać równania drugą zasadę dynamiki Newtona, korzystając właśnie z tej równoważności. A więc tu jest przykład takich równoważnych układów. Nieważne, czy będę rozwiązywać tak zagadnienie, czyli mam ciało, które będę ciągnąć z pewną siłą, którą oznaczyłam przez N. Oczywiście na moją rękę ze strony tego ciała będzie działać siła, która będzie mieć zwrot przeciwny, prawda? A więc to jest para sił akcja-reakcja. To samo będzie, jeśli
lina zostanie przerzucona przez krążek, ale krążek nie będzie się obracał, tylko ciągnąc linę będę przesuwać po krążku tę linę. Zagadnienie jest dokładnie takie samo. No i nie ma różnicy wtedy, kiedy to zagadnienie rozpatruję tak jak w tym układzie, czyli mam linę, którą ciągnę przesuwając po krążku. Krążek się nie przesuwa. Inna jest sytuacja wtedy, kiedy krążek się nie obraca. Inna jest sytuacja, kiedy się obraca. Będziemy o tym mówić, prawda? Czyli w każdym z tych przypadków możemy równanie ruchu zapisać takie samo. Równanie ruchu to jest po prostu druga zasada dynamiki Newtona, czyli suma wszystkich sił to jest masa razy przyspieszenie i z tego równania będziemy liczyć przyspieszenie układu. Wspominałam już kiedyś wcześniej, że w zasadzie, kiedy znamy siłę, to korzystając właśnie z praw dynamiki Newtona, możemy określić przyspieszenie ciała, przez całkowanie znaleźć prędkość, znaleźć wektor położenia. A więc w tej chwili mówimy o takiej sytuacji, kiedy definiujemy, jakie siły działają w układzie i mając informacje na temat tych sił, możemy narysować diagram sił, na podstawie tego diagramu sił wyznaczyć siłę wypadkową i napisać równanie ruchu, czyli napisać drugą zasadę dynamiki Newtona. I to zrobimy dla takiego przykładu. Mamy właśnie ciało, które znajduje się na pewnym podłożu. Załóżmy, że między tym ciałem a podłożem na razie nie występuje tarcie, bo nie mówiliśmy jeszcze o sile tarcia. Jest jakiś krążek, ale lina przesuwa się tylko, ciągnięta przez ciężar, który jest uwieszony z drugiej strony, przesuwa się po tym krążku, krążek się nie obraca. Jakie tutaj siły występują, które nas interesują? Te, które nas interesują, to są siły, które występują na kierunku ruchu. Oczywiście występują jeszcze siły takie, które są związane z ciałem, które jest na tym podłożu, mianowicie ciężar, który jest skierowany do dołu i siła reakcji ze strony ciężaru, ale one się równoważą, jeżeli ten ciężar się nie porusza w kierunku pionowym i one tutaj nie zostały narysowane. Może występować siła tarcia, ona tutaj nie została uwzględniona. Będziemy o sile tarcia jeszcze mówić. Możemy jeszcze narysować siłę, z jaką ten ciężar naciska na podłoże, a więc możemy siłę przyłożoną do podłoża narysować. No i ta siła byłaby równa ciężarowi tego ciała. Natomiast dla rozważenia tego, co się dzieje w tym układzie, dla policzenia przyspieszenia, to interesuje nas kierunek ruchu. Jeśli właśnie sobie odświeżymy poprzedni slajd, to nieważne, czy ten kierunek ruchu jest taki, czy jest w ten sposób, czy się odbywa, że jest to pod kątem, to dalej, czy też pod kątem 90 stopni, czy tutaj 180 stopni, to nie ma znaczenia, możemy to analizować w taki sam sposób, bo to jest przy założeniu, że ta linka bez tarcia przesuwa się po krążku. Krążek się wówczas nie obraca. Więc w takiej sytuacji moglibyśmy równie dobrze założyć, że mamy poziomą płaszczyznę i dalej na tej poziomej płaszczyźnie znajdują się dwa ciała i na te dwa ciała działa siła N z jednej strony, siła N z drugiej strony, zwrócona przeciwnie i siła Q2 i zagadnienie rozwiązywalibyśmy podobnie. No więc jak my takie zagadnienie rozwiązujemy, korzystając z tego diagramu, który tutaj jest? Piszemy drugą zasadę dynamiki Newtona dla ciała, które jest tutaj, prawda? Siła, która wypadkowa, która powoduje ruch do dołu z przyspieszeniem A, musi być siłą, która musi być zwrócona do dołu. Siłą, która jest zwrócona do dołu, jest siła Q2. To jest ciężar tego ciała. A siłą, która jest zwrócona do góry, to jest siła napięcia tego sznura czy nici, która ciągnie ciężar do góry. Czyli drugą zasadę dynamiki Newtona dla tego ciężaru zapiszemy następująco. Masa razy przyspieszenie, masa tego ciężaru, oznaczmy przez M2, jest równe ciężar Q2 minus siła N, która jest zwrócona do góry. To jest dla tego ciała, które znajduje się po prawej stronie i dla tego, który jest na podłożu,
ponieważ nie ma żadnej innej siły, tylko siła N, która powoduje przesuwanie się tego ciała, to równanie ruchu dla tej siły zapiszemy, dla tego ciała zapiszemy M1 razy A równa się N. No i teraz, żeby policzyć przyspieszenie na przykład, możemy dodać te dwa równania stronami i otrzymamy takie równanie A po wyciągnięciu przed nawias M1 plus M2 równa się Q2 plus N i minus N, ale plus N i minus N to jest 0, czyli otrzymamy Q2. No i stąd już możemy policzyć przyspieszenie. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.